Sytuacja. W związku z planem rotacji sił MSW, konwój złożony z 7 ciężarówek i 2 transporterów opancerzonych wyjedzie dziś o 6.00 w kierunku Wernhajamary, drogą relacji ust Dżeguta Wernhajamara. Z rozkazu dowództwa dwa helikoptery 55. OBWP zostają przydzielone do eskorty. Para Mi-24 z drugiej eskadry zapewni wsparcie na odcinku Krasnogórskie, Karaczewsk, wzgórze 1067 przy trasie A-155 relacji Karaczewsk-Piatigorsk. Następnie para K-50 trzeciej eskadry powietrznej zapewni eskortę przez drogę górską od wzgórza 1067 do Wernhajamary. Zadania. 17 sierpnia. Lot 1. Lider trzeciej eskadry powietrznej, numer wywoławczy 251, zapewni eskortę siłom MSW w postaci konwoju, znak wywoławczy Leska 12, na trasie wzgórze 1067 a Wernhajamara. Start odbędzie się na wysuniętym lądowisku Skala, nieopodal Prawokubańska. Przejmiecie służbę eskortową od dwóch Mi-24 z drugiej eskadry, numer wywoławczy 315, w pobliżu wzgórza 1067. Zapewnicie eskortę aż do Wernhajamary. Lądowanie w wysuniętej bazie Skala. Pułap sugerowany między 700 a 1500 metrów nad poziomem morza. Gotowość do lotu 7.00, start 7.30. Śmigłowiec wyposażona w 4 wyrzutnie rakiet niekierowanych S-8 oraz standardową amunicję do działka. Paliwo 75% pojemności zbiorników. Odbądź wizualny zwiad, by zapewnić bezpieczeństwo konwoju. Dowódca konwoju, znak wywoławczy Leska 12, będzie utrzymywał łączność radiową z ziemi. Miej się na baczności, operując w ograniczonej przestrzeni górskiej. No dobra, Kostia, nie opieprzamy się. Trzeba startować szybko, włączmy sobie światełka, żebyśmy mieli w ogóle coś tutaj widzieć. Wyłączmy to cholerstwo, dobra. Tak. Chłopaki na nas czekają, mamy mało czasu. Więc jak tylko sobie wszystko poustawiamy... 15 kilometrów. Dobra, Kostia, zrywamy dupę. Już, nie będą na nas czekać. Zaraz po starcie kurs 170, prędkość 250. Konwój już wyjechał, więc nie mamy czasu. Spiesz się. Jesteśmy tu nowi, ale mamy lepsze maszyny, więc dobrze by było zrobić wrażenie na lokalnych. 105 będzie mi ucierał nos cały czas, jeżeli nie pokażemy się z dobrej strony. Będzie mi mówił, o, na naszych Mi-24 tyle potrafimy zwojować, a wy na tych nowoczesnych to się ociągacie. Rozumiesz, Kostia? Masz teraz, kurczę, pokażę się, na co ci stać, że tak powiem. I tylko się w coś nie wpieprz. Bardzo cię proszę. No, 250 prędkość. Bardzo dobrze, że nas zaszczycasz, a my w tym czasie nie zapomnijmy o florach. Ustawmy program obustronnie 4, a może 6? 6. Z interwały bez opóźnienia, niech będzie. Ty też nie zapomnij, Kostia. Byłaby gafa, jakby zaczęli do ciebie strzelać z jakich igieł. Wyłączmy światła. Żeby nas nie zdradzały. Tutaj też coś mamy chyba, nie? A, no dobra. Jesteśmy po ciemku. Dlatego jak coś, to melduj. Przyspieszamy, Kostia, przyspieszamy. Ładne słoneczko nam wyszło. Pewnie i ciepło jest. Trudno stwierdzić. Zawsze tak tutaj gwiździ. Lądowania są cholernie ciężkie. A jak u ciebie, Kostia? Odbyłeś już swoje pierwsze w tym rejonie? Wjebałeś się na coś? Zresztą nie odpowiadaj, bo nie chcę wiedzieć. 105 mówił, że tutaj jest jedna taka fajna miejscówka. Można wpaść na kebaba czy coś takiego. A zresztą z Abrahamem na plecach to nigdy nie wiadomo. Możemy się na coś nadziać. Jak coś, to już musimy robić wycieczki krajoznawcze lepiej w naszych czarnych rekinach.
Ewentualnie poprosimy 105, żeby nas tutaj gdzieś zabrał. No, on wydaje się wie co i jak. Tylko nie zaczynaj z nim gadać o historii, bo kurwa nie przestanie. Tak samo o literaturze, geologii, geografii. Ma chłopak wiele zainteresowań, a z lokalnymi podobnież ma jakieś kółko przyjaciół Wiaczesława Tichonowa, czy jakiś inny fanklub, ja się tam nie znam. Ale na rany Chrystusa, jak mu pozwolisz opowiadać dowcipy o Sztyrlicu, to nigdy nie skończy. Tak też uważaj, Kostia. Poczciwy chłop, ale straszny nudzież. No, ładnieśmy się wzbili. Trzeba troszeczkę zejść, ale przynajmniej szybkośmy polecieli. Nie to co nad ziemią. Co tam, Kostia? W ogóle tutejsi mają dziwną sztukę latania śmigłowcami. Ja to nazywam poślady w szuwarę, bo non-stop tylko zaraz nad gruntem. A żebyś widział, co 105 odpieprzał ostatnio, to myślałem, że się zabije. Ale widać jego Mi-24. Nie wiem, czy ma taki brzuszek pancerny, czy co. Ale odbijał się od gruntu jak piłeczka ping-pongowa. W koszarach sam słyszałem, jak taki jakiś mladszy lejtnant Dajmowski, czy jak mu tam, czy Dajmoński, mówił, że 105 tak lata jak nie pije. Jeśli rozumiesz, co mam na myśli. Na razie spokojnie. Ale Bóg jeden wie, co nas tutaj czeka. Chłopaki mówili, że przy Wielkim Kaukazie jest trochę więcej ruchu. Ach, cholera wie, co Abraham szykuje. Ale podobnież ma dostać paczkę do Gruzina, więc lepiej miejmy się na baczności. Najgorsza rzecz, jaka może nas spotkać, to żeby ich w łapy wpadła jakaś igła. Albo cholera wie co jeszcze, jaki to byłby obciach, paść od własnej broni. No, ale ta nie wybiera lojalności. Dobra, jesteśmy już blisko nawrotu. Skręt w lewo, kierunek 90, Kostia. Trzymaj tą samą prędkość, ewentualnie 230-240. Przed nami po prawej wzgórze 1067. Jesteś? Dobrze. Tam powinniśmy przechwycić konwój. Wypatruj może z łaski swojej naszych przyjaciół. Dwa Mi-24, tak jak na odprawie. Gdzie oni są? Tam trasę konwój powinien jechać. No tak. Zaraz się powinni zgłosić, mam nadzieję. Trzymaj się mnie. I pamiętaj, tylko nie hasaj mi tutaj, dobrze? Jesteśmy teoretycznie nad lasami. Ale ja dobrze wiem, co ty w miastach potrafisz wyczynić. Nie chcemy znowu, żebyś awaryjnie lądował na autostradzie, nie? Zbliżmy sobie. Wzgórze przed nami. Tutaj powinni być chłopaki. Wyminiemy ten masyw przed nami. Zamiast lecieć nad nim, zrób korektę 10 stopni w prawo. Dwa półsotni pierwszy. Mówi 315. Was naglądają. Принимайте леску. Пока ничего подозрительного. Движение гражданских машин по дороге редко. Зеленки при движении не замечено. При сопровождении смотрите по маршруту движения на пару километров. Далеко не отлетайте. Да, приел. Справдзимы трасы перед нами. Дзięki за поинформование. Что ты, мамы? Это какая-то весть только. Два полсотни первый. Мы уходим на точку. Удачи. Przyjąłem. Czystego nieba wam życzę. No dobra, Kostia, sprawdźmy tę wioskę. Skoro mówią, że nic w zaroślach nie ma, może tam coś się czai. Broń w gotowości. Dwa półsotni pierwszy, zdrowia желаю, говорит Песко 12. У нас впереди на дистанции 1000 дозор на БТРе. Работай по петле, контролируй дорогу впереди дозор на пару километров и снова до нас. Если что подозрительно, пускай по паре ракет, мы поддержим.
У нас пока все спокойно. Przyjąłem Leskę 12, tak właśnie zamierzałem postąpić. No dobra, Kostia. Zatrzymajmy się tutaj gdzieś w pobliżu i spójrzmy sobie na tą przełęcz. Coś mi tu śmierdzi. Skoro nie zaczaili się w lasach, to może gdzieś w tych budynkach. Wioska ma idealny wzgląd na drogę. Kostia, zatrzymaj się przy mnie i przyjrzymy się temu wszystkiemu uważnie. Pomału, pomału, zatrzymajmy śmigłowiec jakoś spokojnie. Wszędzie tutaj mamy lasy i góry, nie chcemy się w nic wpieprzyć. Wygląda niewinnie. No to jakaś sobie droga. Samochody jeżdżą jak nigdy, nigdy nic. Gdzie my tutaj patrzymy? Dobra. Widzisz coś, Kostia? Tutaj nic. Czysto, czysto. Nikogo tu nie ma. Budyneczki jakieś. O! Kostia! Widzę jakichś niemiłych typów. Zaraz ci prześlę na nich namiary. Poczekaj. Dajmy cel. I jest. Jest, pojawił się. Wysyłam ci cel. Jest zaraz przed nami. Jeżeli możesz, spróbuj go zaatakować. Profilaktycznie oczywiście. Второму. Работа по УЦУ групповая. Второй. Nie potwierdzam. Aj, Kostia. Ty łomie. Jesteś przydatny w boju jak zaporożec bez akumulatora. Dobra, zrobimy to po własnemu. Widzę, że mam broń i się czułem w krzakach, to nie będziemy się cackać działkiem. Może ich być tam więcej. Lepiej, żebyśmy od razu kogoś sprzątnęli i to wielu. Puśćmy się nieco i zrobimy pierwszy testowy nalot. Jesteś, dobrze. Jeżeli mógłbyś dołączyć, to by było wspaniale. Jeżeli oczywiście jesteś ślepy, to rób jak chcesz. No, ostrożnie, ostrożnie, nie chcemy się wjebać w drzewa. Za nisko też nie wolno schodzić. No tak, chłopaki z Leski 12 mówili, że chcą dwie rakiety, żeby im odpalić. Tak też zrobimy. A może i nawet więcej.
nisko latać, to jesteśmy w prądach dość ciężkich. Jeszcze tego by brakowało. No i podejście... Za wysoko. Kolejne. No dawaj, dawaj. Coś trafiliśmy. A żeż sobaki. Macie szczęście. Nazad? Nazad, Kostia. Nie wysuwaj się za bardzo. Jakieś igły chyba nie mają, bo już byśmy mieli ostrzeżenia, ale... Ale też nie chcemy się w coś wgramolić. No to jeszcze raz. Do trzech czy tam iluś razy sztuka. No. No. A dzierżej. Dobrze wam tak, skurwysyny. Poszukajmy ich jeszcze troszeczkę. Wątpię, żeby tylko tych dwóch tutaj było. Udało nam się dorwać ładny kąt. Znając życie, jest ich tu więcej. Tak jak w Afganie, czają się pewnie za jakimiś skałami, tak tutaj za krzakami. Dwa półsotni pierwszej. Słuchaj, ja na prošłym dniu widział, jak wasze zminowód latają. Вот как вы летаете, еще понять могу, но как вы по аэродрому на колесах катаетесь, в упор не понимаю. Объяснишь? Ладно, потом к вам в гости заглянем, поговорим. А, слышишь, Костя? Jesteś sławny. Твои wyczyny на пасе стартовым już się wszędzie rozniosły. Latać z tobą to jak z cegłą. Może byś się przydał i powiedział, gdzie jeszcze się skurwysyny abrahamskie czają. Gdzie ich nie widzę, ale na pewno ich jest tam więcej. Oczy szeroko otwarte, mówili. Oczy szeroko otwarte. Kurwa, nic nie widzę. Podkręć kontrast jak coś. Powinniśmy ich zobaczyć. Chyba, że to już wszyscy... O! O, proszę! Jeszcze jakieś niedobitki. Wiedziałem, że będzie ich więcej. Kostia, robiłeś skromny nalot? No. O! Opa! No dobra. To teraz do tyłu. Jeszcze raz, z łaski swojej. Jesteś? Widzisz, przydałbyś się, ale oczywiście ich nie widzisz, ten paku jeden. Chociaż ci podesłałem koordynaty. Ech, Kostia. Może przynajmniej z pojazdami będziesz lepiej walczył. No dobra. Skoro za pierwszym razem nie odeszliście na pola Abrahama, to może teraz. I jeszcze jedna. I jeszcze jedna. No. Ulala. Trochę nami miotnęło. Zróbmy nawrót przez lewą. Spróbujmy, że teraz od frontu. Намедник ГРУшники взялись из нового Ибрагима. Раскололи его быстро. Говорят, Ибрагим получил из Грузии много стрелковки и несколько игр. Мужики, будьте внимательны. Dzięki za ostrzeżenie, ale na razie nie zapowiada się, żeby mieli jakieś igły. Przynajmniej nie tutaj. W przeciwnym wypadku już by zaczęli strzelać. Jest to strasznie cholera ciasno. Normalnie powinniśmy podchodzić do takiej konfrontacji z 5 km, no ale jak nie ma,
Nie ma jak, to trzeba sobie radzić, nie? Ребята, быстрее! Серега горит! Сергей достал? Wezwiadowcę. Cholera. Poczekajcie troszeczkę. Jeszcze ich troszkę pomęczymy. Kurde. Na zewnętrzne wyrzutnie. I do dzieła. Możeś, cholera, co tam wystrzeliło? Stoczyliśmy te pieprzone krzaki. Mogli jak przelecieć. Хорошо накрыл! Собака! Трой, выполняю оборонительный маневр. Стреляю до тебя, то может отповедь им огни до тяжкой холеры. Придобыш на что-то. Второй, занимаю строй. О, дали бог. Бедный Сергей. Musieli go ściągnąć RPG-iem. Prawdopodobnie mają kogoś tam naprzeciwko. Widzisz kogoś? Kurde. Gdzie są te skurwisyny? Ładnie, że myśmy oczyścili, ale jeszcze ktoś się tam kryć może. Widzisz jakieś wystrzały? Zgliszcza. Miejmy nadzieję, że po tych S8-kach to nie wstaną. Mówię ci, tutaj nie ma co się pieprzyć z działkami. Gówno widać przez te drzewa. No. O, jest! Mam cię, zbój. Nawet jak chybimy, to kogoś trafimy. Taka dobra zasada z II wojny. No. Dzierżej. Suka. Попал, попал, молодец! А помни же, добрая работа. Добра, робим еще один наврот, профилактичнее. Как кто-то еще будет еще в крзаках чаю, то его присмажим. Не по то мамы тебе ладунков выбуховых в тех наших спонсорах, чтобы их щадить на какие-то дерева, не? Ciekaw jestem, czy ci wieśniacy im, że tak powiem, dozwolili zrobić tutaj zasadzkę, czy ktoś o tym wiedział. Wiesz, do czego zmierzam. Wydaje się czysto. Pana dłubię! O cholera! Tam cię widzę. A ciur! Jesteście. Dobra. Ślamy pigułę. No. Zdychaj, Abraham. Jak tam Leska? W porządku? Zdaje się, że drogę przez wioskę macie czystą. Ładnie, cały konwój. Bogu dzięki.
Кажется, прорвались. Серегу потеряли. Będzie czas, Leska. Będzie jeszcze czas. Odpłacicie się im. Два полсотни первый. Спасибо за поддержку. Дальше сами пойдем. Cała przyjemność po mojej stronie, Leska. Второй. Слева на месте. I tego kretyna. No dobra, wracamy do domu w takim razie. Skoro już tutaj po nas żadnego użytku. Kostia, jestem zawiedziony. Musisz sobie okulary kupić. Bo ja nie zamierzam cały czas walczyć zamiast ciebie. Ja rozumiem, czołg zobaczyć czy coś, ale ludzi też powinien się nauczyć wychwytać w tych krzakach. Nie tylko po wystrzałach. Widzisz, człowiek przypłacił to życiem, a mógłbyś pomóc. No i Kostia, Kostia. W raporcie co nieco będzie. No dobra, ustawmy sobie punkt nawigacyjny. Ej. Start. Na lotnisko. 20 km z kawałkiem. Czeka nas przyjemny powrót. Uważaj, Kostia, przy lądowaniu, bo troszeczkę nas znosi. A tutaj w tych górach wiatry wieją jak jasna cholera. Co prawda nie miota tak jak w mineralnych wodach, ale tam przynajmniej było duże lotnisko, a tutaj mamy taki mały placek. Pomalutku, pomalutku. Tak jest, tak jest. Widoczność w tym kopicie jest za to katastroficzna. Ja już wyżej łba nie zadrę. Oj, oj, oj. Do przodu. I ślizg na kółeczkach. No, kochanieńki. Siadaj, 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 siadaj. I pyk. No, w masełko to może nie jest, ale może być. Każde udane lądowanie to dobre lądowanie. Na szczęście nie latamy samolotami, bo tam by było gorzej. Okej, Kostia. Ty w sumie też powinieneś lądować. Zwinu, zwrot na bazę. Oj, podtwierdzają. Wiem, że trzeba cię trzymać za rękę, ale... No dobra, no możemy wygasić maszynę. Standardowa procedura. Tak jest. Cyk. Rozłączyć silniki. No i teraz wstecznie wyłączamy maszynkę. No i witam na ekranie odprawowym. Jak widać, całkiem nieźle nam poszło. W zasadzie to na większość kili jest nasza. Nasz sojusznik niestety dziś był bezużyteczny, ponieważ tak podpowiem tylko, że w DCS-ie AI ma straszny problem z dostrzeganiem piechoty. Pojazdów to nie ma problemu. Ale jeżeli chodzi o piechotę, to... no niestety, nasz towarzysz dzisiaj był taki, powiedzmy, tyle o ile. Ale być może polepszy się to w kolejnych misjach, mam nadzieję. Do zobaczenia w takim razie wkrótce.